Ta sprawa zszokowała szkocką społeczność. Młoda dziewczyna pochodząca z Polski zostaje znaleziona martwa, w dodatku ukryta pod podłogą kościoła. Dla wielu ludzi ta sytuacja nie mieściła się w granicach logiki. Można by rzec, że gdyby powstał film o takiej fabule, to niejeden widz stwierdziłby, iż reżyser ma bardzo bujną wyobraźnię. Jednak ta sprawa to nie fikcja, a prawdziwe zdarzenie, które miało miejsce w Glasgow 14 lat temu. Ale od początku. Dziewczyna nazywała się Angelika K., miała 23 lata. Od wielu lat fascynowała się krajami skandynawskimi. Marzyła o tym, by móc zamieszkać w Norwegii. Jednak wcześniej priorytetem było ukończenie studiów. Studiowała skandynawistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Urodziła się w małym mieście Skoczowie, ale opuściła je, aby się dokształcać. Jak dobrze wiecie, życie na studiach nie jest tanie, dlatego dziewczyna często wyjeżdżała do Szkocji, gdzie mieszkała jej siostra Aneta. Nie mieszkała tam jednak z siostrą. Być może ta nie miała warunków, by Angelika mogła u niej nocować. Dlatego zatrzymała się w parafii świętego Patryka w Anderston. Posługiwał tam pleban, który imponował ludziom gościnnością, jaką obdarzał drugiego człowieka. Nazywał się ojciec Jerry Nugent. Zapewniał nocleg każdemu, kto był chętny pomagać przy parafii. Przyjął do siebie także Angelikę, która w zamian za gościnę miała sprzątać plebanie. Dziewczyna bardzo polubiła duchownego. Wspólnie rozmawiali o wierze i spędzali ze sobą dużo czasu. W końcu doszło między nimi do romansu. Przez dzień udawali, że nie zwracają na siebie uwagi, jednak noce spędzali razem. Ksiądz miał już swoje lata, bo w tym czasie liczył 63 wiosny, więc towarzystwo młodej Polki na pewno było mu miłe. Ona zaś była zadowolona z otrzymywanych od niego prezentów. Przed końcem wakacji w roku 2005 kupił jej laptopa i bilet do Polski. Relacje między tym dwojgiem ludzi były tak dobre, że duchowny odwiedził ją w Gdańsku. Sprawa romansu nie wyszła na jaw aż do morderstwa dziewczyny, ale nie wyprzedzajmy faktów. Jeśli chodzi o pochodzącego z Dublinu księdza Jerego, to parafianki uważały go za dobrego kapłana i niezłego gospodarza, który w poprawny sposób zarządzał parafią. Prawda była jednak zupełnie inna. Mężczyzna od wielu lat miewał poważne problemy z powodu swojego alkoholizmu. Często upijał się do nieprzytomności, a w stanach upojenia alkoholowego zachowywał się w sposób zdecydowanie nieprzystający księdzu. Na plebanie zapraszał kobiety, które oddawały się mu, a on nie widział w tym nic złego. Mało tego, jeśli akurat nie był w bliskich relacjach z żadną osobą płci pięknej, to zamawiał do swojego przybytku prostytutki, a świadkiem takich sytuacji był nie jeden parafianin. Takie zachowania zdecydowanie psuły mu reputację i niszczyły go w oczach wiernych, jednak można by rzec, że przecież wszyscy byli dorośli i robili to dobrowolnie. W grę wchodzi tu jedynie konflikt moralny, ale jeśli nie widzieli w tym nic złego, to w zasadzie można by było dać temu spokój. Jednak problem w tym, że duchowny miewał kontakty nie tylko z dorosłymi kobietami, ale niestety też z dziećmi. Najgłośniejszą sprawą z jego udziałem było wykorzystywanie wówczas 13-letniej dziewczynki, przedstawiającej się jako Teresa. Wszystko zaczęło się od tego, że babcia Teresy i ksiądz Jerry przyjaźnili się. Kapłan regularnie ich odwiedzał, prowadząc rozmowy z babcią Teresy, natomiast dziewczynkę trzymał za rękę. Później jednak stał się bardziej natarczywy i zaczął zmuszać Teresę do obcowania płciowego. Kiedy to się zaczęło, miała 13 lat, a jej koszmar trwał przez 2 lata i przez ten czas została wykorzystana około 40 razy. Dlaczego o niczym nie powiedziała babci? Ponieważ ksiądz wmawiał jej, że to normalne zachowanie i każdy w rodzinie postępuje w ten sposób. Minęły lata i Teresa siłą rzeczy zrozumiała, że nie było to normalne. Ksiądz Jerry przeważnie był pod wpływem alkoholu, kiedy dopuszczał się tych zachowań, jednak w żadnym stopniu go to nie usprawiedliwia. Co gorsza, kiedy Teresa powiedziała o tym swojej przyjaciółce, ta wcale się nie zdziwiła. Odpowiedziała, że jej wierzy, bo z nią ksiądz Jerry robi dokładnie to samo.
Prokuratura badała też przypadek trzeciej dziewczyny, której tożsamość nie została podana do mediów. Obecnie Teresa ma czwórkę dzieci i do dziś dnia nie potrafi pozbierać się po tamtych traumatycznych wydarzeniach. Regularnie korzysta z pomocy psychologa, jednak to niewiele daje. Domaga się też odszkodowania ze strony Kościoła katolickiego. Zeznaje, że ataki na nią ustały, kiedy ukończyła 15 lat. Arcybiskup Filip Tartaglia publicznie przeprosił kobietę za krzywdy, których doznała ze strony księdza Jerego. Kiedy kuria dowiedziała się o występkach plebana, natychmiast odsunięto go od posługi kapłańskiej. Jednak śledztwo w sprawie wykorzystywania nieletnich zaczęto wobec niego prowadzić dopiero w roku 2010, krótko po śmierci kapłana. Wróćmy jednak do Angeliki i sprawy, od której rozpocząłem dzisiejszy materiał. Jak wcześniej wspomniałem, romans Polki i księdza rozkwitał. Żyli ze sobą w przyjaźni. Angelika wiedziała, że może liczyć na korzyści majątkowe od kapłana. Właśnie dlatego w roku 2006 postanowiła wrócić na plebanię, w której przebywała w zeszłym roku. Dodatkowo dorabiała sobie jako opiekunka dzieci u pewnej rosyjskiej rodziny. Tam poznała kolejnego wyznawcę wolnej miłości. Dla tej samej rodziny pracował 40-letni mężczyzna Martin McCaskill. Po krótkim czasie ta dwójka ludzi zauroczyła się sobą i rozpoczęła współżycie. Nie byli zbyt ostrożni, dlatego jego żona Anne szybko zorientowała się, że mąż ma romans. Na samym początku kazała mu wybierać między sobą a 23-letnią Polką. Później jednak zaakceptowała swój los i jedyne, czego wymagała od męża, to aby nie zostawiał rodziny. Oczywiście wiedziała o potajemnych spotkaniach kochanków, jednak można by rzec, że dawała na to ciche przyzwolenie. Wydawało jej się, że mąż traktuje ten romans tylko jako przygodę. Jednak nie była to prawda. Martin prawdziwie zakochał się w młodej dziewczynie i poważnie myślał o odejściu od żony. Słuchy o romansie Angeliki dotarły też do ojca Jerego i jego reakcja nie była tak przyjemna jak zachowanie żony Martina. Ponoć po otrzymaniu tej informacji duchowny wpadł w szał. Złość szybko mu nie mijała i od tego czasu traktował Angelikę w sposób oschły i zimny. Wygląda na to, że chciał ją mieć tylko dla siebie. Minął jakiś czas i 24 września roku 2006 młoda kobieta zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Dziwne, prawda? Nie skontaktowała się z rodziną, nie wróciła do Polski. Rozpłynęła się w powietrzu i zaginęła bez wieści. Co ciekawe, zaginięciem Angeliki zmartwił się tylko Martin i jego żona Anne. Może wydawać się to dziwne, ale pomimo romansu z Martinem, Angelika miała dość dobre stosunki z jego żoną. Przejęte małżeństwo wraz z siostrą Polki Anetą udało się do plebana, u którego mieszkała Angelika. Ten nie wydawał się tym zmartwiony, dlatego pierwsze podejrzenia padły na niego. Martin postanowił nie zwlekać i zaalarmował policję. Rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania Angeliki. Informacje na temat jej zaginięcia podały brytyjskie media. Ochotnicy pomagali rozklejać plakaty zaginionej po mieście. Prawdopodobnie gdyby nie nowoczesna technologia, to poszukiwania zakończyłyby się klapą. Jednak specjalistyczny sprzęt, użyty podczas badań poszukiwawczych w kościele, pozwolił wykryć, że pod posadzką świątyni prawdopodobnie znajduje się ludzkie ciało. Odkrycia dokonano 29 września, czyli 5 dni po zaginięciu dziewczyny. Zwłoki były dość dobrze zakamuflowane, ponieważ na całej długości podłogi świątyni była rozłożona zielona wykładzina. Dlatego też nikt oprócz śledczych nie wykrył tam żadnych nieprawidłowości. Ciało Angeliki znajdowało się pod podłogą kościoła, a konkretnie na obszarze w pobliżu konfesjonału. Aby zamaskować lukę powstałą w wyniku otwierania płytek, użyto desek podłogowych. Po ich wyważeniu na śledczych czekał potworny widok. Zwłoki były ukryte w worku na śmieci, a po jego rozwinięciu dostrzeżono, że są mocno ubrudzone krwią. Ręce i nogi dziewczyny były ciasno związane taśmą. Obok Angeliki znajdował się ręcznik. Nie wyglądało to na robotę kogoś, kto dokonał przypadkowej zbrodni. Obok ciała Angeliki leżało także narzędzie zbrodni zawinięte w szmatkę.
Był nim nóż. Podczas tej akcji śledczym towarzyszyła szkocka kryminolog Carol Rogers. Kobieta nie pozwoliła funkcjonariuszom wynieść ciała z miejsca ukrycia, gdyż bała się, że płyny ustrojowe zniszczą ważne dowody, takie jak DNA sprawcy. Wstępne badania przeprowadzono w dziurze pod podłogą kościoła. Ponoć pani kryminolog bała się tam wejść, gdyż przeraziło ją to, że sprawca mógł tam zostawić pułapkę na policjantów. W końcu udało jej się tam jednak wśliznąć. Po zebraniu próbek DNA przetransportowano ciało do prosektorium. Udało się ustalić, że dziewczyna została wykorzystana jeszcze za życia. W międzyczasie sprawca zadawał jej silne ciosy w tył czaszki. Ostatecznie zadał jej kilka ciosów nożem. Przyjmuje się, że podczas umieszczania pod podłogą Angelika jeszcze żyła. Dziewczynę ostatni raz widziano w garażu obok plebanii i to prawdopodobnie tam zginęła. Próbki DNA pobrane z ciała dziewczyny porównano z 280 tysiącami innych próbek, jednak żadna do nich nie pasowała. Dla policji był to koszmar. Wykonali mnóstwo pracy i bali się, że wszystko pójdzie na marne. Początkowo głównym podejrzanym był ojciec Jerry. W końcu kilka osób widziało ich i wiedziało, że spędzali razem sporo czasu. Duchowny przyznał się do tego, że wielokrotnie sypiał z Angeliką. Jednak po pierwsze nie zgadzały się ślady DNA, a po drugie pewna kobieta nazywająca się Angelika Dordy zeznała, że w nocy, kiedy zaginęła zamordowana dziewczyna, widziała ją w towarzystwie innego mężczyzny, który pomieszkiwał na plebanii. Był nim konserwator, który jako złota rączka pomagał przy pracach wokół plebanii. Według zeznań kobiety ta dwójka odeszła w nieznanym kierunku, a Angelika była ubrana w kusy szlafrok. Funkcjonariusze już wcześniej z nim rozmawiali, jednak nie wydał im się podejrzany. Po dokładniejszej inwigilacji okazało się, że mężczyzna, który przedstawił się policji jako Pat McLaughlin, tak naprawdę nazywa się Peter Tobin i nie jest miłym panem konserwatorem, a 60-letnim groźnym przestępcą, który odsiedział 10 lat za wykorzystanie 14-latki. W 2004 roku wyszedł na warunkowe zwolnienie. Zaraz po przesłuchaniu w parafii świętego Patryka przestępca zbiegł i się ukrył. Ludzie, którzy z nim mieszkali, byli zszokowani. Tobin był niczym kameleon i świetnie się maskował. W pierwszym kontakcie wydawał się przyjacielski i pomocny. Był kilkukrotnie żonaty, a jego żony były przez niego bite, wykorzystywane i zastraszane. Po jakimś czasie przyszła ekspertyza potwierdzająca, że próbki znalezione w kościele to DNA Petera Tobina. Odciski palców pozostawione na workach, w których ukrył ciało, także wskazywały na niego. Okazało się, że mężczyzna przez 11 miesięcy nie przestrzegał obowiązku, jaki posiadają szkoccy kryminaliści skazani za wykorzystywanie kobiet. Powinien on meldować się na komisariacie, jednak tego nie robił. Zamiast tego często zmieniał miejsce zamieszkania. Wędrował po całej Wielkiej Brytanii, wynajmując mieszkania dosłownie na kilka dni. Zdecydowanie nie był dostatecznie dobrze pilnowany przez policję, dlatego mieszkańcy nie szczędzili funkcjonariuszom słów krytyki. Mężczyźnie udało się zdobyć fałszywe dokumenty i tak naprawdę nie było wiadomym, czy nie popełnia on kolejnych przestępstw. Przez dłuższy czas jego adres nie był znany, a istniało podejrzenie, że to właśnie on, około roku temu, napadł na 24-letnią kobietę. Ludzie byli wściekli i wytykali organom ścigania, że nie zostali poinformowani, iż niebezpieczny przestępca jest na wolności i może czynić zło. Starszy oficer śledczy David Swindle miał przeczucie, że Angelika nie była jedyną ofiarą Tobina. Podejrzewał on, że można mieć tu do czynienia nawet z seryjnym mordercą. Nie pomylił się, ale nie wyprzedzajmy faktów. Organy ścigania rozpoczęły operację pod nazwą Anagram. Jej celem było schwytanie przestępcy i profilowanie tego człowieka w kierunku innych podobnych zbrodni, aby udowodnić mu więcej niż jedno zabójstwo. Nie chciano, by te informacje wpłynęły do mediów, gdyż mogło to zaszkodzić sprawie. Faktem, który na pewno zwrócił uwagę śledczych, było to, że mężczyzna po zabójstwie nadal mieszkał na tej samej plebanii. Zbiegł z niej dopiero po przyjeździe policji.
Spokój, jaki zachowywał, wskazywał na to, że nie była to jego pierwsza zbrodnia. Wytężone wysiłki śledczych nie poszły na marne. Po jakimś czasie Tobin wpadł. Jakby tego było mało, miał na sobie tę samą koszulkę, w której zamordował Angelikę. Ekspertyza wykazała, że znajdują się na niej ślady jego nasienia i krew dziewczyny. Po schwytaniu podejrzanego przeszukano jego dom w hrabstwie Kent. W trakcie sprawdzania ogrodu umiejscowionego za domem śledczy dokonali przerażającego odkrycia. Zakopane tam były zwłoki dwóch poszukiwanych dziewczyn. Pierwszą z nich była 15-letnia Vicky Hamilton. Ostatni raz widziano ją w lutym 1991 roku na przystanku w Bathgate. Stamtąd prawdopodobnie uprowadził ją Tobin. Później ją wykorzystał i uśmiercił. Drugą ofiarą była Dinah McNichol. Zaginęła kilka miesięcy po Vicky, bo 5 sierpnia roku 1991. Śledczym udało się ustalić, że studentka wracała z festiwalu muzycznego Liphook. W pobliżu Raygate wsiadła do nieznanego samochodu, aby dostać się do domu. Od tego czasu nikt jej nie widział. Po wielu latach udało się ustalić, co przytrafiło się dziewczynie. Śledczy mieli już pewność, że Tobin jest seryjnym mordercą. Szkocja odetchnęła z ulgą, gdyż wyrok, jaki się mu należał, był możliwy do przewidzenia przed procesem. Jak jednak przebiegał ów proces? W maju 2007 roku Peter Tobin otrzymał karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo Angeliki K. Ponad rok później, 2 grudnia 2008 roku, został skazany na kolejne dożywocie za zabójstwo Vicky Hamilton. W grudniu roku 2009 został skazany na potrójne dożywocie, gdyż sąd doliczył mu do poprzednich zabójstwo Dinah McNichol. To zagwarantowało, że mężczyzna już nigdy nie wyjdzie na wolność. Ponoć podczas przesłuchań Tobin przechwalał się zabiciem 48 kobiet i pewnością siebie związaną z tym, że pozostałych 45 policja mu nie udowodni. W tej chwili odsiaduje swój wyrok w więzieniu w Edynburgu. W tej sprawie jest jeszcze jedna ciekawostka. Policja profilowała Tobina pod kątem bycia biblijnym Johnem, nieznanym seryjnym mordercą, który w latach 60. zamordował 3 kobiety. Jednak nie udało im się tego udowodnić. Jak wspominałem na początku materiału, ksiądz Jerry zmarł w roku 2010 na zawał serca. Śledztwo wobec wykorzystywania nieletnich wszczęto wobec niego pośmiertnie. Natomiast siostra Angeliki uważa, że wszelkie informacje powiązane z romansem jej siostry są nieprawdziwe. Według niej Angelika była dobrą i wierzącą katoliczką, a romans został wymyślony, by sprawa stała się bardziej medialna. To koniec, jeżeli chodzi o tę historię. Moim zdaniem jest przerażająca, a wy co o niej sądzicie? Napiszcie mi proszę w komentarzu. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie też łapkę w górę i subskrypcję, a jeżeli ktoś ma możliwości, wesprzyjcie moją działalność na Patronite. Link do niego podam w opisie. Jest także możliwy do zlokalizowania na zdjęciu w tle kanału. Wystarczy kliknąć frazę "Zostań patronem". Oprócz tego możecie mnie też znaleźć na Spotify. Tymczasem ja życzę wam miłego dnia bądź wieczoru, zależnie od pory, w której mnie słuchacie. Trzymajcie się. Cześć!